Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i ten weekend upłynie nam pod znakiem nadrabiania i odhaczania pytań, które już tutaj leżą troszkę i czekają na naszą odpowiedź, więc postaramy się do jak największej liczby pytań tutaj odnieść i część z nich to są pytania z... Zostało parę pytań Wiktora z poprzedniego live'a, jest parę pytań z bonusów, są jakieś takie pytania, które przerzuciliśmy tutaj, bo mieliśmy się nad nimi, bo pojawiły się w jakimś innym kontekście, a musiały poczekać na swoją kolej. Także zbierzemy je wszystkie do kupy i odpowiemy właśnie w tym odcinku. No i zacznijmy właśnie może od tych pytań, które wcześniej zadawał Wiktor i na które odpowiadał, czy raczej na które nie odpowiedział Oskar z Radkiem. Miejmy nadzieję, że tutaj ten skład poradzi sobie lepiej z tymi pytaniami. Okej, więc pierwsze pytanie od Wiktora. Jakie jest wasze ulubione, znienawidzone i takie, które wam najbardziej zapadły w pamięć odcinki Doctor Who? Bez okropnej płyty chodnikowej i Time of Doctor, a świąteczne jakbyście dzielili osobno. Okej, to jest bardzo skomplikowane kryteria tutaj przyjęte, ale okej. Najgorszy odcinek to jest... jak się nazywał ten? End of Time, tak? Nie jest stworzony, dobrze. To End of Time, to jest ten ostatni odcinek z Tantem, ostatni. Ten taki, gdzie się pojawia Timothy Dalton i jest złym Rassilonem i jest koszmarny. I pojawia się John Sim jako master, tylko że taka dziwna wersja, która wpiernicza hamburgery i skacze bardzo wysoko i zamienia się w kość trupa za chwilę. Ja nie wiem, co Russell T. Davies brał wtedy, jak to pisał, ale nie robiło mu to dobrze, więc... To było żenujące, poza tym ja może nie jestem największym fanem 10. Doktora, ale uważam, że też zasłużył na znacznie lepsze pożegnanie niż scena, w której zaczyna wyrzucać gościowi, którego uratował, że musiał go uratować i teraz musi odejść. I to jest tak bardzo nie w stylu Doktora, że aż było mi naprawdę przykro Davida Tennanta po tym odcinku. Jakby ten Doktor miał naprawdę złe odcinki swego czasu, bo Doktor Who to jest taka sinusoida. Są bardzo dobre odcinki, są bardzo złe odcinki. Czasami coś pomiędzy, ale zazwyczaj jest bardzo różnie. Ale to End of Time dwuczęściowe było takim koszmarem, że serio, autentycznie mi przykro, że to był jeszcze wielki finał. To był jeden z tych takich pomniejszych odcinków, które po prostu można pominąć, to spoko, ale to był wielki finał w ogóle całego tego urzędowania Davida Tennanta, tego 10. Doktora i smutno. No, to najgorszy. Jaki był według ciebie najgorszy? Dlaczego nie możemy wymienić tego odcinka z płytą chodnikową? Jakby to był autentycznie ten najgorszy. To jakby... jest takie najprostsze. Każdy wymienia ten odcinek z płytą chodnikową, który był napisany przez dzieci chyba. Nie, dzieci zaprojektowały projekt potwora chyba, nie? Coś takiego. Okej. Znaczy, kurczę, generalnie no, ja jak oglądałam Doktora, to już było naprawdę sporo lat temu. Mam wrażenie, że taki pik to był, nie wiem, 2013 u mnie, 2014, więc już trochę temu, więc mam wrażenie, że jeśli były takie odcinki słabsze, które no, gdzieś tam mi po prostu uleciały, to niech wygrzebię ich teraz z pamięci. Z takich, które jeszcze pamiętam, że był taki bardzo mech, to był taki odcinek, gdzie były Igrzyska Olimpijskie w Londynie i był taki potwór w szafie. I było takie dziecko, które on opętywał i on rysował kratkami rzeczy i na końcu doktor biegł z pochodnią na ten stadion, żeby nieść ogień olimpijskim. No. To pamiętam ten odcinek, że niezbyt. Generalnie ja na przykład nie przepadałam za tymi odcinkami współczesnymi. Zawsze wolałam, jak doktor albo jest w przeszłości, albo w przyszłości. A te takie współczesne były zawsze takie najnudniejsze, nie? Bo, to jest tak, że wiesz, albo był w przeszłości, albo w przyszłości, albo w Cardiff akurat, we współczesnym Cardiff, nie? No bo przypadkiem to było studio, gdzie nagrywali, więc akurat wszystko się działo w Cardiff. No, więc to powiedzmy, były zawsze takie leniwe odcinki, prawda? Tam z reguły jeszcze była jakaś tam sporo drama, że to kogoś zostawił, a to kogoś odbierał, a to coś tam. No dobra, to może bardziej o ulubionych odcinkach. A ja w ogóle jeszcze a propos tych złych. Była cała masa złych odcinków, jak Peter Capaldi przejął rolę doktora. No, potem pewnie też kolejna doktor miała swoją porcję, ale tego już nie oglądałem. Ale przy okazji tych odcinków Capaldiego nawet nie jestem w stanie teraz wymienić jakiegoś jednego konkretnego, bo one tak mi się zlały w taką jedną kiepską całość, więc dlatego nie wymieniam żadnego z tych odcinków. No, to jeśli chodzi o ulubione, to... Ja myślę, że nie powiem nic jakiegoś super oryginalnego, że to pewnie też są właśnie odcinki z takich, nie wiem, list powszechnie bardzo lubianych. No z tych początkowych odcinków, dla mnie początkowych z Ecclestonem, no to The Doctor Dances, tak? Czyli ten pierwszy taki dwuczęściowy odcinek, gdzie pierwszy raz się pojawiał Jack Harkness, gdzie pierwszy one Everyone Lives i to był ten moment, kiedy ja stwierdziłam, Boże, tak, ja kocham ten serial i kocham tę postać i chcę to oglądać dalej.
Później z tej ery z Davidem Tennantem, no to pierwszy super to był ten z A Girl in the Fireplace. I always bring a banana to a party. No są odcinki, z których po prostu się pamięta rzeczy, to... Kurczę, jak doktor przeskakuje na koniu przez obraz, który jest lustrem i tak dalej i jest równocześnie przyszłość, równocześnie przeszłość, to był w ogóle niesamowity odcinek. Bardzo lubiłam ten odcinek też taki dwuczęściowy, to jak jego towarzyszką była Marta, gdzie doktor nie wiedział, że jest doktorem, bo byli umówieni tak, że tam ona mu wyczyściła pamięć i generalnie byli gdzieś tam tkwili w przeszłości i to był w ogóle super, taki bardzo, bardzo emocjonalny odcinek, jeden z moich absolutnie ulubionych. Z Family of Blood to się nazywało jakoś tak chyba, nie? Wydaje mi się, że nie, że Family of Blood to był taki chyba z Królową Wiktorią. Nie pamiętam. Nie, Family of Blood to właśnie był, tak, ten, gdzie, gdzie on się ukrywał i jakby cały odcinek próbowali ci wmówić, że on się ukrywa przed jakimiś strasznymi wampirami z kosmosu, czy coś takiego, a to się okazało, że tak naprawdę on się ukrywał, żeby dać im szansę się wynieść. A, tak, tak, tak. No nie, no ja fabułę pamiętam, nie pamiętam tytułu, więc możliwe, że to jest totalnie tak, jak mówisz, ale no, bardzo, bardzo przeżywam ten odcinek. Oczywiście ten z Don't Blink, to też był, to był pierwszy raz i dla mnie ostatni, jak anioły naprawdę robiły wrażenie. Później, jak pamiętam, widziałam jeszcze jeden, był odcinek z aniołami, chyba tam w tym piątym sezonie, to już tak, whatever. I ten odcinek też z Vashtana Rada, to jest chyba pierwszy odcinek z kolei, gdzie się pojawia River Song. Też był bardzo fajny. To myślę, że tyle wystarczy. Co, kurczę, no ten Empty Child i Dr. Dances to moje chyba ulubione ever, bo to był też ten moment, kiedy mówię, kurde, ten serial jest fajny, nie? To jest nie tylko ci chujowi kosmici w CGI, którzy biegają po Londynie. I no potem, no wiadomo, no, było masę, to właśnie wymieniłeś w sumie te, które zwykle się pojawiają na tych listach najlepszych, nie? Jakbym tak ogólnie powiedzieć, to kurczę, mi się bardzo podobały z tego okresu z Mattem Smithem otwarcia i zakończenia sezonów. To było, kurczę, widać było, że bardzo postawiono, tak, to swoją drogą, ale otwarcie i zakończenie było tyle fajne, że to było trochę jednak pójście poziom wyżej, jakby, no, do tego momentu ten serial to był ten tanim serialem telewizyjnym brytyjskim, a potem widać, że budżet troszkę poszedł do góry, albo, nie wiem, sposób kręcenia się zmienił, i zazwyczaj te otwarcia i zakończenia sezonów no, wyglądały trochę blockbusterowo, nie? Znaczy wciąż tutaj z ograniczeniami, jak telewizja jednak miała, ale było widać tutaj pieniądz i było widać, że wydali swoje, nie? Żeby, nie wiem, pojechać do Ameryki na przykład i kręcić tam. To robiło wrażenie. Uwielbiam w ogóle ten pierwszy odcinek z Mattem Smithem i w zasadzie z tym wielkim okiem, które po prostu przyleciało skądś tam. Ale nieważne, bo Matt Smith miał w ogóle tę umiejętność tych monologowania, jak żaden inny doktor po prostu. Potrafił ustać na kamieniu i po prostu gryźć tutaj scenerię jak nikt inny. Więc w sumie to robiło wrażenie w tym odcinku. No i potem był finał z Pandoriką. O, Pandorika była w pierwszym sezonie. I było to wielkie przemówienie znowu doktora do całego wszechświata, na które wszyscy zareagowali tak, że po prostu wzięli nogi za pasy i spierdolili z ziemi. I to było super. No i potem otwarcie kolejnego sezonu było mega po prostu właśnie w USA z tymi z ciszami. I to był też świetny koncept potworów. Też genialny design z tymi garniturami jak Men in Black. Ponad tym wszystkim jest ten odcinek z Vincentem Van Goghiem, który jest, Jezu, to jest perfekcyjny odcinek po prostu. No, to jest w ogóle, to jest taki odcinek, że wydaje mi się, że nawet jak ktoś, nie wiem, nie oglądał nigdy Doctor Who, to może sobie taki odcinek odpalić. To i właśnie to Don't Blink. To są takie odcinki, gdzie można, nie znając nawet dokładnie właśnie uniwersum, postaci, jak ktoś chce po prostu zobaczyć naprawdę fajny odcinek, to można je spokojnie oglądać jako standalone. Jeszcze pamiętam z tego pierwszego sezonu Smitha, był taki odcinek, który pamiętam, też mi się podobał. To był taki odcinek, gdzie Amy była w ciąży. To znaczy, no nie naprawdę. No i generalnie tam była ta koncepcja, że nie wiadomo, które się tam dzieje naprawdę i tak dalej. To był taki też potworny, jako Smitha, który na to wpływał, to pamiętam, był fajny odcinek. A jeszcze właśnie do tych odcinków, które były słabe, to kurczę, wydaje mi się, że najsłabszy okres to były jednak te pierwsze odcinki z Ecclestonem. Kurczę, tam był ten odcinek dwuczęściowy chyba z tymi kosmitami, którzy pierdzieli, bo mieli za ciasne kostiumy w postaci ludzkich ciał. Nie wiem, jakim cudem ja przesiedziałem to. W ogóle pierwszy odcinek z tymi manekinami też był chujowy, no nie oszukujmy się. Ja tak oglądam, mówię, kurde, ludzie coś w tym widzą, nie? No, a potem był ten drugi odcinek, gdzie oni byli, to był ten ostatni dzień, kiedy jeszcze istnieje wszechświat, tak? Gdzie już były te w ogóle te kosmiczne istoty, gdzie było to drzewo, które się spaliło, gdzie przecież była ta płachta, która krzyczała moisturize me, tak. I jakby, no...
to nie było tak zły jak odcinek z płytą chodnikową, ale że tak powiem generalnie low. To chociaż było dziwne, nie? I pamiętam, że to było na tyle dziwne, że mówię, dobra, obejrzę dalej, nie? Potem były ci kosmici, mówię, kurwa, mać, co to jest w ogóle, czemu ludzie to oglądają, nie? Ale potem nagle poziom wzrósł, tak, nagle był ten odcinek Dalek. Potem odcinek z Dalekiem był super, nie? Potem było coś słabszego i potem już był ten właśnie Dr. Dances. Ale właśnie odcinek z Dalekiem też robił wrażenie, właśnie tak jak już mi lepsze, on robił wrażenie przez to, że masz tą puszkę, która wygląda jak wielka solniczka po prostu, która jeździ po okolicy i krzyczy exterminate. A jakimś cudem udało mi się to tak napisać, że to był faktycznie przerażający przeciwnik, nie? No. I w zasadzie to jest coś, co na czym Doktor Who długo jechał, nie? Że potrafił... Jakby te odcinki były na tyle dobrze napisane, że można było wziąć po prostu przybory kuchenne, doczepić to do aktora i... O, straszny kosmita, nie? Bo jesteś w stanie w to uwierzyć. Chociaż w tych nowszych sezonach to już bardziej CGI zwykle było chujowym. Jak to o mnie świadczy, albo o serialu, ciężko powiedzieć, skoro byłem w stanie przebrnąć tych pierdzących kosmitów, a odcinków z Tenantem nie wytrzymałem i mnie zanudziły na śmierć, a tych kosmitów, którzy się podszywali pod ludzi i pierdzieli, jakoś przebrnąłem i poszedłem dalej, więc tylko tak mówię. Odpowiedź, jak to tobie świadczy, bardzo źle. Możliwe? Myślę, że Tenant miał fajne otwarcie z tym, jak tam musiał mandarynką pokonać tych kosmitów, a później troszkę było takiego snu. Nie ten z Globą Wiktorią. Złapał wiatr w żagle. Mówisz o tym specjalu świątecznym, tak? No, potem był ten z Wiktorią, który był... Wiktorią mnie strasznie znudził. To ja nie jestem pewien, czy nawet zabrnąłem dalej. Czy to nie był ten odcinek, na którym wysiadłem? No, był też taki w takim mieście z takimi ludźmi kotami, który był dziwny. O, to coś też kojarzę. To też było słabe. Generalnie on też potrzebował czasu, żeby nabrać wiatr w żagle. No, ale właśnie chyba jako trzeci to było już ten Girl in the Fireplace. Już było super. Może mi się drugi raz nie chciało po prostu czekać, aż się rozkręci. Wiecie, miałem jednego doktora, który się rozkręcił, reset i muszę czekać, żeby znowu było dobre parę odcinków, to może mi się nie chciało, więc... To jeszcze dodam na koniec właśnie, że Peter Capaldi miał jeden fajny odcinek. Znaczy, miał parę takich, które były okej, ale jeden mi zapadł w pamięć. To się nazywało Hellbent, czy Heaven Sent to się nazywało. Były takie dwa odcinki tutaj bliźniacze. I to był odcinek, w którym on utknął w ogóle w jakimś dziwnym zamczysku, którym musiał pokonywać i na końcu się przebić przez taką ścianę. I potem był taki wielki twist, gdzie się okazywało, że on jakby to było w takiej pętli, w której on praktycznie się co chwilę odradzał, rozbijał kawałek tej ściany i ginął, potem się odradzał znowu i to trwało ileś tam, nie wiem, tysięcy czy milionów lat. I to było bardzo fajne. Ale to jest... Bardzo często jest tak, że jak te odcinki muszą kombinować i opierają się na tym takim jednym koncepcie, w sensie, że bohater jest zamknięty gdzieś, albo był ten Midnight odcinek. No, jest ten świetny odcinek z Tenantem, gdzie on jest zamknięty w kolejce, metrze, z grupą ludzi. No, może i nie wiem, no, okej, okay, no, to jest super odcinek. To jedyna dobra rzecz, którą Russell T. Davies napisał w swoim życiu prawdopodobnie, jeśli chodzi o Doctor Who, bo nie wiem, jak ze zresztą twórczości, ale to było napisane przez niego i było super. No, także to zawsze była mocna strona tych odcinków. Znaczy tego serialu. No, jeszcze Wiktor pyta o świąteczne odcinki. To ja tylko powiem, że mój ulubiony to był chyba ten, w którym pojawia się Donna pierwszy raz, ten, w którym ma brać ślub, a potem się dzieją rzeczy. Najlepsze odcinki Matt Smith, zdecydowanie świąteczne. Ten pierwszy, gdzie Michael Gambon grał. I to była taka opowieść wigilijna w wykonaniu Doctor Who. Ale mój ulubiony autentycznie no to jest pożegnanie Matta Smitha i ten jego ostatni odcinek, gdzie bronił tego małego miasteczka przez znowu, kurna, milion lat czy coś, aż do końca swoich dni, bo postanowił sobie, że będzie bronił tego małego miasteczka, bo to jest jego rola jako doktora. I to było naprawdę ładne, więc to będę pamiętał. No dobra, zostajemy jeszcze na chwilę w klimatach Doctor Who. Jacy są wasi ulubieni kompanii doktora? Wiadomo, że każdy by dał Amy i Roriego, no, wiadomo, no, really? Ale tak poza nimi? Jak poza nimi? Poza nimi to... ja jestem z tych ludzi, którzy poza naszym duo bardzo lubią Klarę, Martę i Bill. Klara była fajna na początku, potem się pomysł na nią skończył zupełnie, więc to był troszkę problem. Marta jest super, Marta jest moja ulubiona. Marta była zupełnie nijaka, ale nieprawda. To... No, nieprawda. Jedyną cechą Marty było to, że zastępowała Rose i to tyle. I... No tak, tylko że Rose miała bardzo taką już finalnie w sumie szczęśliwą historię, a Marta nie i to było super. Rose, jak? Marta nie? No to nie. Czemu nie? No bo właśnie ona nigdy tak, ona zawsze próbowała jakby dotrzeć do doktora i nigdy jej się nie udało. No. Ale to nie jest złe zakończenie, to jest bardzo dobre zakończenie. Nie, no w sensie było jej zawsze smutno, o to mi chodzi. O Jezu. Ale w ogóle nie ufam Rose. Rose była po prostu najgorszą postacią w historii telewizji. Marta była super i Donna była super.
Rose to była ta pierwsza, tak? Ta od Eklesona. Ta, która non-stop mu się tam wpierdalała w paradę i tutaj, ja jestem tutaj, kocham cię i zwracaj na mnie uwagę. I Jezu, był ten Mickey, który był tym jedyną dobrą osobą w otoczeniu. Traktowany jak gówno przez tą Rose po prostu cały czas. I najgorszy był, jak się pojawił doktor Tenanta, który też go zaczął traktować jak gówno. I to było takie przykre po prostu. Dobrze, że z Martą skończył. No, oni mieli potem happy end. No mówię, że oni dobrze skończyli, oboje, nie? I no, Donna mnie trochę irytowała, ale była lepsza faktycznie niż to. Donna była spoko. Rory ja za dużo. To mnie irytuje w towarzyszach generalnie. No, potem była Amy i Rory. To była najlepsza para towarzyszy ever po prostu. Przez to są jedyni towarzysze, którzy mieli story arc faktycznie i rozwijali się i skończyli kompletnie w innym miejscu. W pierwszym sezonie, który oglądałam, ten Rory to był traktowany jak gówno często. No właśnie... No tak, bo Amy była chujowa na początku, tylko no, że... No, dlaczego miałabym ich lubić? No, dlatego, że ona się stawała coraz lepszym człowiekiem, coraz bardziej, wiesz, rozumiała jakby swoje błędy swojego postępowania. Trzeba dużo cierpliwości, by i się rozwinęła i tak dalej. Problem z Rose jest taki na przykład, że ona się w ogóle nie zmieniła do samego końca i nikt nie wpadł na pomysł, żeby cokolwiek z nią zrobić. Więc no, pojawiła się potem w tym odcinku specjalnym jako Bad Wolf. I to był chyba moment, w którym Moffat stwierdził, że nie jest w stanie pisać Rose, żeby było dobrze, więc napisze ją jako tą kosmiczny byt, który po prostu przybrał jej wygląd. No, ci późniejsi towarzysze, nie wiem, Bill był okej, ale to też tak była sobie, potem... Nawet nie wiem, kto to. Chujowy motyw z jej... Nie, to był... Jezu, nie pamiętam, jak ona skończyła, ale no, nie było to zbyt dobre na pewno. No, a w ogóle był potem, Klara miała ten motyw z tym swoim chłopakiem, który zginął w ogóle, wpadł pod samochód na pasach i potem został zamieniony w Supermana. Jezu, jak to było złe. To był jeden z najgorszych odcinków ever. Okej, dobra, to skończmy ten temat i lecimy dalej. Jeżeli oglądaliście animowanego Awatara, ja nie oglądałem. Czy ktoś to oglądał? Ja oglądałem Korę. Oskar, oglądałeś? Nie, no właśnie dlatego mieliśmy to zostawić, bo Radek zasugerował, że Marta oglądała. Nie, Marta Korę oglądała. No to w takim razie nikt nie oglądał, no to przykro nam. Doczytam do końca. To pewnie zgodzicie się, że stryj Iroh to złoty człowiek, jedna z najlepiej pisanych postaci ever. No to tak. Możemy się zgodzić, najlepszy. Nie mamy nic przeciwko. Stryj Iroh, kurde, najlepszy. Myślałem, że ktoś mnie tutaj oświeci, ale jednak nie. Zobaczysz, kojarzę w ogóle. No ten z brodą. Nie mam pojęcia, że ma brodę. Mam nadzieję, że ma. Ma! Wiedziałem. Super chłopak. Jezu, nie mam pojęcia, jak to jest pierwszy raz widzę zioma na oczy. Sorry. Nie no, jest super, naprawdę. No, moja ulubiona postać w Awatarze. Zdecydowanie. Wolę tych niebieskich kosmitów. Mam nadzieję, że będzie w Awatarze 2. No ja mam nadzieję, że będzie w Camerona. Do kogo, z kim na równi byście go porównali w popkulturze? Nie wiem, kurczę, z Jezusem albo z Darthem Vaderem. Nie mam pojęcia. No. No niestety, u nas już tak całkiem poważnie, no nikt z nas Awatara nigdy nie oglądał, ja się tylko nasłuchałem, że jest dobre, ale jakoś nigdy nie miałem okazji obejrzeć. Widziałem film Shyamalana, ale myślę, że to nikt... Ale to jest Zuko, dobra, kojarzę Zuko, to już postęp. Myślę, że to dużo nikomu nie da, że znam film. Postanowiłem zapytać Google, kto jest podobny do niego, ale nikt nie wie, więc chyba jest innym swym rodzaju. Nie wiem. No nic, dobra, trudno, przykro nam, no niestety nikt z nas nie oglądał, więc możemy tylko wymyślać. I ostatnie pytanie, które nam zostało od Wiktora, co sądzicie o Snape'ie? W ogóle myślałem, że o Snape'ie i ja mówię, kurde, znowu Avengers, kurde, znowu Thanos, tak, ile ja można? Myślałem, że o Snapchacie. Ja ale... też bym nie powiedział, że chodzi o Snapchata, jak czytałem to pytanie, ale... A potem, że przypomnieliśmy, że nikt już nie używa. Myślę, czy to jakaś drama znowu, czy coś wróciło, ale... No. Nie, bo ostatnio nabrzmiała na fanklubie. Rozbrzmiała. Nabrzmiała co lepiej. Właśnie z jakiegoś powodu mi lepiej pasowało. Dobra, rozbrzmiała na fanklubie burza w tej kwestii i chętnie bym poznał wasze zdanie. Co sądzicie o nim jako postaci? Dla mnie to jedna z najlepiej pisanych postaci popkultury. Wow, to musisz znać bardzo mało tych postaci popkultury, bo to... O Jezu, nie mów tak, bo tak pisali właśnie ludzie w tej dramie i była drama. Ale przecież to jest taki mega wyświechtany trop z tym incelem, który z daleka obserwuje jakąś dziewczynę i bardzo mu się podoba, ale wiesz, nie ma u niej szans i... A może i by miał, ale jest zbyt, wiesz... Może jest... by miał, gdyby nie był chujem, jakby... No właśnie, to jest ten typ, który wiesz, tak stoi z boku i tak, kurwa, nienawidzę kobiet, ale nie widzę jej, ale ją kocham, ale jej nienawidzę. To jest Ed Sheeran, który śpiewa o tym, że ona nie powinna być z tamtym, bo tamten to dla nią nie zasługuje, tylko powinna być z nim, bo on jest takim fajnym, miłym gościem. Gorzej, Louis Capaldi, który chodzi po mieście i krzyczy, że wiesz, że fajnie byśmy byli razem.
przepraszam, ale... tylko, że przy Snape'ie najgorsze jest to, że właśnie on nawet nie jest tym miłym gościem, bo to jest, wiecie, to jest gość, który tę swoją wybrankę po prostu publicznie nazwał jednym z najbardziej ohydnych, wiecie, wyzwisk w świecie czarodziejów i... Chciał zwrócić swoją jej uwagę na siebie. Nie, więc to po prostu jest mega paskudne. Generalnie, wiecie, to, że... To, że, wiecie, jasne, Snape miał w sobie to jedno dobre uczucie, że kochał tę jedną osobę, ale poza tym zrobił całą masę chujowych rzeczy, także dla osób jej najbliższych. No generalnie Snape jest okropny. Jakby, plus, okej, okay, bo jeszcze jest ten aspekt, że no może jest okropny jako, że tak powiem, postać w jakimś uniwersum, ale może jest dobrze napisany. Ale może nie? Ma dobry program gospodarczy. No nie, ale może jest dobrze napisany. No więc moim zdaniem nie bardzo, bo to nie ma sensu. To znaczy, wiecie, jakby Snape jest pisany bardzo niekonsekwentnie i wydaje mi się, że problemem jest niestety to, że pisząc, nie wiem, pierwszą książkę, Rowling nie miała jeszcze w głowie całego planu, całego backstory tej postaci, bo wiecie, gdyby Snape faktycznie był po prostu dobrze napisaną tą postacią podwójnego agenta, który no nawet kiedyś, dawno temu zrobił coś bardzo złego, ale później postanowił poświęcić całe swoje życie, żeby to odkupić, to okej, tylko że on przy tym jest po prostu chujowym nauczycielem dla całej grupy innych dzieci, które nie zawiniły mu absolutnie nic. Nie tylko dla Harry'ego, gdzie tu, nie wiem, jest ta, nienawidził jego ojca, Harry jest podobny do ojca, whatever, ale wiecie, nie wiem, dla Neville'a, dla Hermiony i tak dalej. I po prostu niszczy życie w szkole całej masie dzieciaków i kurde, nic tego nie usprawiedliwia. I jakby to nie wraca, jakby z tego nie ma już dla niego żadnego redemption w tej książce, więc dlatego uważam, że tu nie jest dobrze napisana postać, bo jakby on taki się napisało, no nie? I było, i po prostu i na końcu niby mielibyśmy, mówicie, współczuć, jak roni te łzy, patrząc w oczy Harry'ego i widzi te oczy tej matki. Jezu, nie, to jest straszna, straszna scena. I jeśli ktoś ją tylko widział w filmie, to może faktycznie był, wiecie, ujęty, bo Alan Rickman, ale jak się to czytało, to nie. Plus jeszcze ten twist był tak na maksa przewidywalny, więc no... Ja pamiętam, jak po szóstej części, jakby wszyscy ze znajomymi mieliśmy to na 100% rozkminione, o co chodzi i co będzie w siódmej części, to się całkowicie potwierdziło, więc nawet na tym poziomie. Myślę, wiesz, to by działało, gdyby on był faktycznie... Jakby poznajesz go, jest tym surowym nauczycielem, który jest ale bardzo... sprawiedliwym, nie? Który trzyma wszystkich na dystans, nie? I tym bardziej, że masz w tej książce sporo takich nauczycieli, ta McGonagall na przykład jest tak pisana na początku, tak, McGonagall jest super. Jako taka surowa nauczycielka, dopiero tam im dalej, tym po prostu chyba ją spróbują w kontraście do tego Snape'a stawiać, dlatego nagle się robi coraz milsza z każdym tomem. Ale właśnie to wtedy to by nawet mogło działać, nie? Ale widać, że jest po prostu pisany jako ten chuj, który pewnie... nie wiem, jaki był plan na początku na niego, ale na pewno nie taki, jak się skończyło. No jak to jaki? Jakby w pierwszej książce on jest tym naszym czerwonym śledziem, tak? Gdzie wszyscy mamy myśleć, że że się zachowuje chujowo, przez to, że się zachowuje podejrzanie, przez to też jak wygląda, że ma tę swoją taką mroczną stylówę, no to każdy czytelnik zakłada, że to on jest tutaj dalej tym sługą Voldemorta i pozwala mu wrócić, więc jakby jedyne, czemu on służy, no to, że o, zaskoczenie, to jednak nie był on. I później jest problem, prawda? Jakby później próbujemy ten gimmick przerobić na pełnokrwistą postać, bo w tym momencie nie, no to się wyszło, niestety rozłaźnie. Wyszło w tym pierwszym tomie, to przełóżmy to teraz na cały cykl. No, ale to, no właśnie, i wiesz, i tak jak mówię, to jest też przedstawiciel tego tropu, że masz mu współczuć, nie? Bo został odrzucony, więc jednocześnie mu się należy przecież miłość, tak? Więc masz go lubić w związku z tym, a to tak nie działa, no. Więc no nie powiedziałbym właśnie też, że to jest dobrze napisana postać, ale ekranizacje miały szczęście, że grał go Alan Rickman, który jest super aktorem i w każdej roli jest super, więc i tutaj szczególnie w tej mrocznej stylowie i sutanie, w której chodził. Dla mnie w rankingu aktorów noszących sutanny wyżej od Keanu Reevesa zdecydowanie. Zdecydowanie najlepiej wygląda. I wydaje mi się, że wiesz, duża część sympatii do Snape'a to też ekranizacje i rola Rickmana, nie? Który jest cool po prostu. No, patrz na tego Snape'a i widzisz, wiesz, on nawet jak jest opisany w książkach, to w ogóle nie widzisz tego Alana Rickmana. Dopiero oczywiście jak się pojawia Alan Rickman, to już wszyscy widzą tylko jego, ale pamiętam, jak ja czytam książki, zanim jeszcze pojawiły się filmy, widzisz takiego, wiesz, typa z tłustymi włosami, takiego, wiesz... Takiego pokurcza trochę, nie? Jakiegoś, wiesz, zgarbionego i tak dalej. A tu wchodzi Alan Rickman i... O, Jezu, prawie mnie wylał. A tu wchodzi Alan Rickman i... Wiesz, dzień dobry, dzieci, nie? Więc no, to robi swoje. Natomiast, no, postać taka sama. Ale to już typowy dla Rowling, nie? Ona ma tam masę takich postaci, które w sumie... Nie bardzo było wiadomo, jakby gdzie ona chciała z nimi iść, nie? Ja zawsze byłem pod wrażeniem tego ich woźnego,
który jest po prostu takim totalnym chujem i nigdy nie wiesz, ja tak czekałem na jakieś redemption na przykład dla niego, albo nagle, że się okazuje, że wiesz, że jednak coś za tym stoi, ale nie, po prostu jest chujem po prostu i tyle, nie, bo jest woźnym najwyraźniej. Nie, bo jest Harłakiem i go odręczyli akurat, to jest trochę uzasadnione, że on jest chujem, tak, no bo to jest taki trochę, okay. No to trochę tak jakby, nie wiem, był z jakiejś innej mniejszości i by go po prostu ludzie dręczyli, tak, no bo on jest z rodziny magicznej, ale nie ma mocy magicznych i to jest w tym świecie niestety bardzo często wyśmiewane i dręczone, więc był dręczony od dziecka i mógł być tylko woźnym, no. Fajna lekcja. No. Ja mogę tylko powiedzieć jako osoba, która czytała półtorej książki, wysiadła przy drugiej i oglądała cztery filmy i to miałem dosyć, że nie, to było. No to obejrzałeś wszystkie te filmy, które warto było obejrzeć. No właśnie, ale wiesz, no to właśnie chyba ja nie doszedłem do żadnego twistu czy coś takiego i oglądałem typa, co się znęcał nad dzieciakami, no. No to... Jakby tak jak mówicie, jeżeli w tej postaci coś miałoby być, to chyba jako osoba, która widziała tylko tyle i nie dotrwała dalej, powinienem widzieć jakieś przebłyski, jakieś, wiesz, punkty zainteresowania, a on w tych filmach i w tej części książki był cały czas pisany jako typ, co się znęca nad dzieciakami, jakby tam nie było nic, co by mu powiedziało, że no, ale tak naprawdę to ma dobre serce i nie wiem, i komuś tam pomaga na boku czy coś, tylko nie potrafi się otworzyć i jakieś tam, to był typ, który po prostu, wiesz, w tych wszystkich serialach i filmach ten nauczyciel, co ma leczy swoje kompleksy, napierdalając dzieci linijką. No. No, zawsze warto przypomnieć, że Bogus Neville miał postać Snape'a, więc to chyba jest taki ostateczny dowód w ramach tego świata na to, jak strasznym chujem musiał być Snape. No właśnie. No dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o tę postać i kontynuujemy nadrabianie, czy raczej tutaj odhaczanie zaległych pytań. Maja Agdan, jakiś czas temu, gdy Oskar nie był obecny na live'ie, wspomnieliście, że ma największe przemyślenia odnośnie Onward, którymi będzie chciał się podzielić. Oto daję ci okazję, temat prawie przeterminowany. No trochę przeterminowany, to prawda. Tak, i trochę już dawno oglądałem, więc teraz to już tak nie tak na świeżo. Ale dobra okazja, żeby tak podsumować może, nie? Ale to przypomnę, że Onward mi się bardzo podobało, ale mam podobne zdanie chyba do was, bo widziałem, jak wy mówiliście Onward, czyli że generalnie ta cała fantasy otoczka jakby nie daje nic ciekawego, to jest tylko trik marketingowy, żeby to reklamować fajnie jakby, żeby było, patrzcie, świat z wróżkami, jednorożcami, które wyżerają ze śmietnika, czy tam alikornami, czy cokolwiek tam było i tak dalej, a jakby samo w sobie to nic nie wnosi, to, że na przykład tam centaury nie biegają, ale potem on zaczyna biegać, czy coś w tym rodzaju, no taka słaba metafora. Natomiast ten film ma trzy momenty, w których po prostu mnie rozpierdziela na maksa. Pierwszy to jest, kiedy oni sobie tańczą z nogami swojego ojca, to jest ten taki pierwszy. Potem, kiedy starszy brat poświęca swój samochód, to był ten moment, w którym ja siedziałem i takie już siedzę, no tak oglądam sobie, no taka, mało to pixarowe, mało tu przemyśleń, mało tu wie rzeczy i nagle coś tam w serduszku się ruszyło, nagle poświęca ten samochód jest dla niego najważniejszy. W ogóle sobie myślałem, że on sam się poświęci i w ogóle będzie i tak dalej. I tak siedzę, no już coś się dzieje. No a potem jest oczywiście ten moment, kiedy młodszy brat zdaje sobie sprawę z tego, że jakby i kim był dla niego, jakże go wychowywał ten starszy brat, oddaje mu tą swoją okazję, spotkanie się z ojcem. No i wtedy już siłą rzeczy, no jakby to powiedzieć, wcale nie płakałem, ty płakałeś. więc no to jest... Ja teraz będę płakać, jak Oskar o tym opowiada. To jest taka scena, więc to jest o tyle interesujący film Pixara właśnie, że... Jest z nim sporo takiej waty strasznie, sporo takiego właśnie tego, ale jednocześnie ten gut punch jest tak mocny, że przebija nawet niektóre inne motywy Pixara, jakby to takie podsumowanie jest tak mocne, tak dobrze zrobione, tak dobrane, że ostatecznie ja nie mogę się tym filmem nie zachwycać, jakby no to jest taki... Mówię, ostatecznie jest po filmie jednak to, co we mnie zostaje z tego filmu, jakie emocje mam, a wydaje mi się, że to mi dało tak silne emocje, że nawet jestem w stanie przeżyć całą masę waty, która gdzieś po drodze z tego filmu wystaje. No bo mówię, ten cały motyw z czarowaniem, z tymi wszystkimi elementami jakby... No to jest, żeby było. No ten świat nie jest wystarczająco interesujący, żeby usprawiedliwić to, że patrzcie, jak fajny zrobiliśmy świat z takimi rzeczami. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to by zyskało więcej, gdyby to zrobić bardziej naturalnie, po prostu olać te fantastyczne elementy i zrobić ten jeden motyw z tym questem. Niech będzie ten jeden motyw z tym, że odkrywają czar, żeby znaleźć ojca, ale cała reszta mogłaby być kompletnie naturalna jakby. Może wyszłoby to lepiej.
No, tyle. Ja bym w ogóle to live action widział po prostu. I jako właśnie taka przygoda po prostu dwójki braci. I nawet właśnie można by spokojnie użyć po prostu zaklęcia do tego, nie? Że okej, mamy zaklęcie, możemy... To jedno zaklęcie, nie? Nic więcej. Tak, że znaleźliśmy, że zaklęcie sprzed, nie wiem, właśnie jakiejś poprzedniej epoki, nie? Że może kiedyś to były jakieś czary, no. Ale nie muszą nam tego pokazywać. No. No bo ten świat nie działa, no. No, to właśnie no. Budzi więcej wątpliwości i pytań, nie? Niż bawi. Zastanawia się, czemu centaury, kurna, jeżdżą w samochodach, które są przeznaczone dla ludzi. No, i wiesz, jeśli nawet się nie biegają, czemu nie mają samochodów przeznaczonych dla centaurów, nie? Tak. I nagle odkrywają bieganie, bo tak, jakby tam nie ma tego rozwoju, nie? To nie jest tak, te wszystkie właśnie pozostałe postaci, one mają być po to, żeby nagle coś odkrywają, że wróżki odkryły, że mogą znowu latać i nie potrzebują motorów, że... Ale to jest takie... Stryk i nagle ktoś się dzieje, nie? Te wróżki to nie są jakieś, nie wiem, postacie, które, nie wiem, jakoś im kibicujesz czy coś. No. Tam po prostu się dzieje, nie? I tak jakby nie ma tego motywu, że okej, mamy pierwszoplanowe postacie, które mają swoją drogę, mają tu swoją drogę, która jest fantastyczna, która, mówię, wzrusza i doprowadza do łez, a reszta to są elementy świata, ale jest tam Antikora, no tak, odkryła, że, wiesz, że chce mieć znowu przygody i w ogóle, ale nie czuję się tego, to po prostu jest jakaś tam historia, o której można byłoby przeczytać, jakby to nie wzbudza żadnych emocji, to nie wzbudza żadnych dodatkowych elementów i no, pod tym względem ten film kuleje, ale wystarczająco jest, główna historia jest wystarczająco mocna, żeby, wydaje mi się, każdemu polecić. Okej, okay, no dobra, to w takim razie lecimy dalej. Teraz mamy pytania, czy raczej komentarze do naszego materiału o wersjach reżyserskich. Od Tomka 1983. Ja czekam na Wawakat. Kacwawakat. Okej, mam nadzieję, że nigdy się nie pojawi. Mam nadzieję, że to będzie zamknięte. Ja nigdy nie widziałam tego filmu, więc nie wiem, może... Fuck. Aczkolwiek, nie wiem, szczerze mówiąc, ten film, który ostatnio oglądaliśmy, jak się nazywał? Sezon na misie? Nie, Futro z misia. Futro z misia. Futro z misia to taka, nie disneyowski, to taka animacja ta. Futro z misia Disney, to jest to tak... Ale lepsza niż film Futro z misia. Nie, Futro z misia to ten film dla boomerów, co wiesz, zrobiony do pod... Kiedyś to było, graliśmy Chłopaki nie płaczą i tak to dalej. Michał Milowicz the movie. No to szczerze mówiąc to było gorsze niż Kazawa. Kazawa ma jakiś pomysł, chociaż wiecie, na fabułę, która jest w miarę okej, okay, w sensie, że... Naprawdę? No, że ruszamy na miasto, tak, i... A ja do dzisiaj nie wiem, nie o co chodziło w tym filmie, wiesz, Milowicza, także no... Znaczy ja z Kacławy zawsze będę pamiętał ten motyw, który potem się pojawia w wywiadzie, czyli jak bardzo niezrozumiałe jest to, że porywanie, jak to było, sikanie do basenu Mike'a Tysona przy Tygrysie jest śmieszne, a zatrzymanie się pod palmą w Warszawie i nasikanie na palmę nie jest. Ja do dzisiaj nie będę pamiętał, jak to jest takie kompletne niezłapanie, na czym, nie wiem, humor polega tak w takiej bardzo basowej i pierwotnej formie, nie? Jakby o co chodzi w żarcie. I w momencie, kiedy ktoś nie jest w stanie tego zrozumieć, no to już dalej naprawdę będzie ciężko. No dobra, zostawmy tą Kacwawę. Jezu, czemu w ogóle, czemu ona wraca? To jest... No bo to jak żart z Tomasza Karolaka, przykre. Nie? Taka Kacwawa trochę chyba. No ale tak, no, faktycznie. Dobra, i w sumie to jest jedno, przeczytam to jako całość. Wersje reżyserskie to ciekawostki. Dla mnie utwór, który trafia do widzów, to pełne dzieło. Kolejne wersje to dodatek. Dlaczego nie dają pełnej wersji? Dlaczego nie dają pełnej wersji od razu? I to jest właśnie to trzecie, więc myślę, że się wpisuje to w całe to pytanie. No... Wiecie, no jest parę powodów, nie? Po pierwsze, trzeba sprzedać jeszcze raz ten sam produkt, więc można wtedy ubrać go w szaty wersji rozszerzonej, wersji specjalnej, wersji reżyserskiej. Zobacz dodatkowe 3 sceny, zobacz dodatkową godzinę materiału i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, zdarzają się, no ja powtórzę to, co mówiłem wtedy, że no są sytuacje, w których jasne jakby... Są konflikty, tak, kreatywne między producentami, między reżyserami i bardzo często wychodzi tak, że, znaczy bardzo często, zdarza się, że... Bardzo rzadko, że, tak naprawdę. Tak, zdarza się, że ten film, który wychodzi w kinach, nie jest faktycznie reżysera, nie jest tą wersją skończoną, widać, że został sklecony na prędce i Justice League jest, myślę, świetnym przykładem, nie? Bo ani Zack Snyder nie był z tego filmu zadowolony, ani pewnie Joss Whedon nie był zadowolony, biorąc pod uwagę, że dali mu mniej czasu niż chciał, ani studio pewnie też nie było zadowolony, biorąc pod uwagę przyjęcie tego filmu. I takie sytuacje się zdarzają, ale to są wyjątki mimo wszystko, patrząc na to, ile tych filmów powstaje. Jednak większość filmów trafia do kin w wersji krótszej niż, powiedzmy, później wydana wersja reżyserska się taką dostają. Nie bez powodu, no zazwyczaj nigdy, inaczej, nie jest tak, że automatycznie jeśli film jest większy, to jest lepszy i to jest ta wersja pełna, nie? Więc ja też wychodzę z założenia, że to co trafia do kin, to jest wersja ostateczna filmu, reszta to są jakieś dodatki i bonusy dla fanów.
No, James Gunn o tym mówił, jak go pytali często o wersje reżyserskie Strażników Galaktyki. On mówi, no były w kinie i tak być powinno. Ja często o tym powtarzam w kwestii długości filmu, że zdarzają się takie endgame'y, zdarzają się te takie filmy, które mogą pod te 3 godziny podchodzić, nie? Który masz jakiś wielki finał 10-letniego Marvela i trwa długo, prawda? Nolan czasami może sobie odjechać z dłuższym filmem, bo to Christopher Nolan i wiadomo, że jego film będzie w kinach oglądany, nawet jeżeli będzie trwał około 3 godzin. Ale generalnie, jeżeli reżyser nie jest w stanie zamknąć filmu w 2 godziny plus minus, to nie powinien, to jest kiepskim reżyserem według mnie. No to jest taka, tak to moje zdanie, że jakby filmy muszą być sztuką kompromisu. I to właśnie często wytykamy Zackowi Snyderowi, który wiesz, zawsze mówi, że ma tu kobyłę obok, która trwa 15 godzin, która wiesz, tam wszystko jest lepsze. A właśnie filmy, o to chodzi, no nie robisz serialu. Jak robisz serial, to można sobie na inne rzeczy pozwolić. Można inaczej rozłożyć akcenty i tak dalej. Filmy od lat trwają w kinie, znaczy czas jakiś tam się zmieniał, ale jest pewna konwencja i ona jest w okolicach 2 godzin. I to jest już od dawien dawna przyjęte. I każdy reżyser powinien tak o tym myśleć. I scenarzysta też, pisząc scenariusz, a potem razem oczywiście pracując przy tym, jak to ma wyglądać. Jeżeli jest za długi, jeżeli nie potrafisz opowiedzieć zwartej historii w tym czasie i potrzebujesz więcej czasu, to albo dogadaj się ze studiem i zrób 2 filmy i zrób z tego jakiś sequel czy coś w tym rodzaju. Tak też jest możliwe. Albo sorry, ale się nie nadajesz najwidoczniej do tego, żeby tę robotę wykonywać, bo i mogę powiedzieć, że to takie łatwe, ja sam nic nie robię. No nie, ja bym nie potrafił pewnie i dlatego tego nie robię, nie? Bo nie wiedziałbym, jak świetnie zawrzeć w takim czasie tą historię. I dlatego w przypadku wersji rozszerzonych to bardzo często właśnie o to chodzi. Trzeba wyciąć te rzeczy, które nie są konieczne dla fabuły. Jak często widzicie wycięte sceny z Avengers, wycięte sceny skądś tam, wycięte sceny... One są wycięte z jakiegoś powodu, są wycięte właśnie dlatego, że reżyser stwierdził, okej, mogę się pozbyć tej sceny i nic ten film nie straci przez to w kwestii rozwoju postaci, w kwestii rozwoju wątków i tak dalej, no i trzeba umieć naprawdę na te kompromisy pójść, więc też jestem tego zdania, że generalnie chcę, żeby to, co było w filmie, to było to w kinie, to był ten skończony produkt, który jest kompletny. Potem jak jest wersja rozszerzona, fajnie, są fajne sceny, na przykład uwielbiam Władcy Pierścieni Mouth of Sauron, fantastyczna scena, jak wyjeżdża gość przed bramą i robi Jokera we Śródziemiu, tego Batman Who Laughs wygląda dosłownie gość w ten sposób, Bat Who Laughs, i to jest fantastyczna scena, ale tak, ona nie była konieczna w tym momencie, ona nie wniosła nic do rozwoju postaci, do ich zachowania czy coś w tym rodzaju i dlatego można było ją spokojnie wyciąć, więc mówię, lubię to jako dodatki, ale proszę, niech nikt nie polega na tym, że miałem tylko 2 godziny, a nie 5 i tak to bym opowiedział taką historię. No nie, to jest kiepski reżyser. No, Oskar powiedział wszystko w temacie, więc ja tylko powiem, że Oskar nie musi być taki skromny, bo czasem puszcza wersje reżyserskie napisów końcowych na kanał, gdzie jest wszystko na przykład, bo nie chciał wycinać pewnych cennych scen. Jest mój ulubiony odcinek, jak jest Q&A Oskara i Radka i na samym końcu przez 3 minuty chłopaki zastanawiają się, jaki jest adres internetowy strony do tipów. Ja podpowiem napisykońca.pl ukośnik hajs i po pierwsze żaden z nich nie pamięta, po drugie żaden z nich nie wie, gdzie to w ogóle znaleźć tak na szybko, więc jest taki fragment cały niewycięty na koniec, jak to szukają, potem Oskar mówi, o mam, wiem, na przykład nie powiem, dobra, to jeszcze raz, i później jest jeszcze raz, próbuję powiedzieć całą tę końcówkę, to, i to wszystko jest niewycięte, tak więc to jest prawdziwa wersja reżyserska. Z tego momentu jeszcze, jak mam, no, jak wiecie, ja się przesiadłem pomiędzy Vegasem a Premier i dopiero po jakimś czasie odkryłem, że w Premier trzeba koniecznie dawać ten taki, jak to się nazywało, ten... No to, że ci zaznacza, jaką tak, ilość... Zaznaczyć, co ma renderować po prostu. Tak, dokładnie. I dzisiaj, kiedy to nagrywamy w pośpiechu, też tego nie znaczyłem, no ale teraz już o tym wiem. Wtedy o tym nie wiedziałem, teraz o tym wiem, tylko po prostu się spieszyłem. I było 18 minut materiału, w którym był czarny ekran, więc już go usunąłem i zaraz poleci render materiału, w którym tego czarnego ekranu nie ma. Ale tak, to jest podstępny Vegas, więc tak. On mnie zmusza, to jest mój konflikt ze studiem. No i... Studiem Cóż. Stelmach. Narzucił ci używanie jednego programu. Studiem premiery. Ale... Nie, no właśnie, ja też często zapominam zaznaczyć jakoś. Najlepiej właśnie po prostu, nie wiem, klaśnięciem albo jakimś głośnym dźwiękiem, żeby było widać pik na widmie dźwięku. Mogę robić głośny dźwięk jak coś. Właśnie jakichś takich momentów, które trzeba wyciąć. Czasami się po prostu nie pamięta potem, jak się montuje, nie? Że gdzieś tam była jakaś, powiedzmy, moment, kiedy nie wiem, ktoś telefon odbiera albo wstaje, albo tak. Coś takiego. I tak jak ostatnio spędziłem, nie wiem, godzinę chyba szukając w tym materiale o Morrisonie. Gdzie jest ten moment, kiedy w którymś momencie
Marta przychodzi i to... I pyta, ej chłopaki, co robicie? Czy nagrywacie, nie? I to jest tak, wiesz, to jest takie po prostu, nie wiem, parę sekund, jak po prostu tak patrzę w bok i coś tam odpowiadam i Radek jest cicho, jest tylko mój ten. Tylko, że no, na Wiedźmie Dźwięku to wygląda, jakbym dalej mówił, nie? I tak ja jeżdżę po prostu tym kursorem i szukam. Następnym razem będę wchodzić, będę być taki pip. I dlatego też trzeba montować praktycznie od razu, bo jeszcze zaraz po nagraniu to szybko się konsultujemy, ej, pamiętacie, były jakieś fuck-upy takie, że coś tam trzeba wyciąć, że ktoś przyszedł, nie wiem, zadzwonił domową czy coś takiego. Bo jak montuję to 3 dni później, to już nie ma za cholerę, żebym ja pamiętał o wszystkim. Wiecie, coś tam, nie mam czasu oglądać godzinnego materiału jeszcze raz całego, więc jakoś go tam przeskroluję, może z 1-2 znajdę, ale czasami jest właśnie taka pierdółka, której się po prostu nie ma szans, żeby o tym pamiętać. No, tak no więc w ten sposób też dostajecie. Dostają wersje reżyserskie. Więc macie wersje reżyserskie. Dodatków na DVD tak. Wypuszczyć. Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz a propos tego tematu. Jest taka zasada, ja totalnie ją popieram i się z nią zgadzam, że każda scena w filmie musi być potrzebna i niezbędna. Tak. I jeśli nie jest niezbędna, to się wywala, nie? Tak. Już wielokrotnie też James Gunn czy masa innych reżyserów pytana o właśnie wycięte sceny i tak dalej, no czy sama z siebie powiedzmy, publikując coś tam na social mediach, tłumaczyła właśnie w to, że bardzo często zdarza się tak, że na przykład mają parę fajnych scen w filmie, ale orientują się, że każda z tych scen mówi dokładnie to samo jakby widzowi, nie? I w scenariuszu to mogło brzmieć troszkę inaczej, wiadomo, że jednak jak się przeniesie coś z kart scenariusza na faktycznie na sceny, to może dana scena może wybrzmieć trochę inaczej, nie? I orientuję się po prostu, że dana scena mówi to samo, co poprzednia scena, więc którą trzeba usunąć, no bo po co, nie? Zmarnowanie czasu na dobrą sprawę, bo jednak wiecie, oglądanie filmów jest męczące fizycznie, tak? Siedzisz na tyłku w jednej pozycji cały czas, więc koszmar. Jakby musisz być zaangażowany jakoś w to, więc im mniej czasu na to poświęcasz, tym lepiej dla twojej w zasadzie wygody i komfortu oglądania, więc jeśli jest jakaś... lepiej w każdym razie, no wiadomo, że no, jeśli scena jest niezbędna, to ją zostawiamy, nie? Natomiast są filmy, które trwają 3 godziny i każda scena jest potrzebna. Ale są też takie, gdzie czasami czujemy, że coś by można było wyciąć, nie? I że coś nie jest tutaj potrzebne. I są reżyserzy, którzy troszkę słyną z tego, że mają to w dupie i Quentin Tarantino jest tego przykładem. I to czasami ma swój urok, powiedzmy. Szczególnie właśnie jak mowa o reżyserze, którzy się inspiruje mocno filmami, które nie zawsze były wysokich lotów i dłużyzny rozmaite są, powiedzmy, wpisane tutaj w konwencję. Ale to też są wyjątki, nie? W większości jednak nie wskazane jest, tak, żeby sztucznie wydłużać jeszcze trwanie jakiegoś filmu. I te przykłady z wersją reżyserską Watchmen chociażby, no to się przewijają non stop, bo kurczę, to była męka po prostu oglądanie tego w takiej formie, więc nigdy więcej. No dobra, w takim razie lecimy z kolejnymi pytaniami, czy teraz raczej komentarzami. Agnieszka Askej. Karniak za moje spóźnienie na premierę. Dentysta pokrzyżował plany. No trudno, no wybaczamy, no niech będzie, no jak już musiałaś mieć te zdrowe zęby, to niech będzie. Następnym razem może się 2 razy zastanowić jednak, no. może jednak nie chcesz tracić pieniędzy. Na nas? No co? Co? Albo możesz u dentysty pooglądać, kurde, no. Razem z dentystą, ale nie, to musi być straszne, jak akurat mówimy coś śmiesznego, a masz ty, nie wiem, bo się nie możesz zamknąć albo coś i tak, Przepraszam, ja wiem, że dentysta to nie jest temat do śmiechu, ja nie lubię, więc... No, ale tak całkiem serio, to dziękujemy bardzo. I teraz mamy szereg komentarzy naszego materiału o Przyminą z wiatrem i o generalnie wszystkie tutaj światopoglądowe, polityczne, społeczne tematy, które w tamtym materiale się ulały. Które nas bolały. Tak. Docent Świrozaurus. Jak pomyślę o dzieciństwie moim, to chcę się zabić. Okej, to przykre, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że jest lepiej. Tak, no. Dzięki nam już nie. No, miejmy nadzieję. No, a jeśli nic się zmieniło, no to może czas poszukać pomocy i zwrócić się do odpowiednich osób w tym temacie. Trzymamy kciuki. Magdalena Schulz. Dzięki za stworzenie takiego kontentu na YouTube. Nie ma racji. No, samo przyszło. Tak się robi. Tak, po drodze jakoś tam wyszło. Jeszcze jeden komentarz od Magdaleny. Przy okazji chciałbym polecić serial The Great na HBO. Pierwszy słyszę, szczerze mówiąc. To nie jest to Katarzynie? A, faktycznie, może to jest ten z tą, jak ona ma tą młodszą Fanning. Elle Fanning? Tak. O, z Elle Fanning, no. No, to chyba to. Tak, widzę, to. Okej, tam, The Great. No, to ja mogę obejrzeć jak coś. Hulu Original. No, to jeden z tych elementów inicjatywy Hulu, żeby produkować więcej rzeczy oryginalnego kontentu. No dobra, to szczerze mówiąc mieszane opinie, słyszałem o tym serialu, ale
No nic, jeśli ktoś widział i chce się podzielić opinią, no to trochę zachęcamy do zrobienia tego w komentarzach. Piotr Kubisiak, propsy za odcinek, propsy za twój super chat. Dziękujemy bardzo. Dozyć Rezaurus, ja pewnie ożenię się z modliszką w przebraniu Captain Marvel, ale się cieszę, bo dzięki wam czuję się dobrze z moim Aspergerem i biromantyzmem. A, okej. Dzięki. O, no to miejmy nadzieję, że ten komentarz oznacza, że faktycznie jest lepiej i no. jeśli czujesz się lepiej oglądając nasze materiały, to jesteśmy bardzo kontentni. To oglądaj dalej, aczkolwiek dalej my nie jesteśmy, żeby nie było żadnego rodzaju zawodowymi osobami, które mogą pomagać przy różnych problemach, więc nie, jakby... Nie, jesteśmy ostatnimi osobami, które powinny doradzać. Jesteśmy ostatnimi osobami, więc jakby jeżeli komuś coś sprawia przyjemność i podnosi go na duchu, to jest nam bardzo miło, ale w dalszym ciągu jakby wszelkie sławne masz depresję, pobiegaj, to może zostawmy na półce i jednak jeżeli są problemy, to zwracać się do osób, które się tym profesjonalnie zajmują. A mówię, a to, że przy okazji możemy pomóc, to fajnie, no. To też jeden z powodów, myślę, tak jak czasem ludzie nas pytają, dlaczego, nie wiem, usuwamy pewne komentarze czy coś, no bo właśnie chcemy mieć takie miejsce, gdzie wszystkim będzie miło, to znaczy, nie wiem, właśnie osobom, którym w innym miejscach internetu niekoniecznie jest miło, bo są właśnie, nie wiem, jakieś obrażane, są traktowane jako gorsze czy coś, albo, nie wiem, właśnie nawet nie przez samego twórcę jakiegoś kontentu, co na przykład, nie wiem, w komentarzach nikt nie reaguje, jeśli są źle traktowani, a właśnie u nas będzie taka enklawa, gdzie no, jeżeli właśnie wszystkich traktujesz dobrze, to jesteś mile widziany i chętnie wesprzemy każdego, kto normalnie nie ma tak lekko i łatwo i w prawdziwym życiu i w internecie i dlatego właśnie nie pozwalamy, żeby tutaj ktoś właśnie mógł być obrażony albo jakiś nieprzyjemny komentarz do siebie przeczytać. No właśnie i a propos tego właśnie jest, mamy kolejny komentarz od George'a Sorosa ze Śląska. To jest ten sam George Soros i pisze ze Śląska, czy to jest George Soros ze Śląska? Nigdy się nie dowiemy. Dzięki za pogadankę równościową, przynajmniej w mojej banieczce mogę się poczuć bezpiecznie. Mogę poczuć się bezpiecznie. No, to bardzo nam miło z tego powodu, no bo wiadomo jakim przyjemnym miejscem jak nieprzyjemny w niektórych miejscach, może w ten sposób, jest internet, jak no, czasami nie chce się wręcz zaglądać do sekcji komentarzy w rozmaitych portalach, serwisach internetowych, kanałach YouTube'owych i chcielibyśmy, żeby u nas było trochę inaczej mimo wszystko. Tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest banieczka i my dbamy o to, żeby oczywiście osoby, które mogłyby zostać tutaj obrażane, żeby nie były obrażane, ale jakby trzeba zawsze mieć na uwadze to, że świat tak nie wygląda. Jeżeli ktoś skupi się za bardzo na swojej banieczce i będzie w niej siedział, to może się potem bardzo boleśnie zderzyć z rzeczywistością, więc jakby fajnie mieć miejsce, w którym można się czuć komfortowo i fajnie mieć do niego wracać i będziemy dbać o to, żebyście się czuli komfortowo w tym miejscu, ale jednocześnie nie zamykajcie się, to tak... No, nam to nie grozi, bo regularnie przychodzą ludzie z zewnątrz i dają nam bardzo wyraźnie do zrozumienia, że tylko banieczka. Tak. Jesteśmy też na Twitterze i na Facebooku, nie? Gdzie nie jest już tak fajnie. Ale ja chciałam powiedzieć, że fajnie być tą jedyną osobą, którą faktycznie George Soros sponsoruje. Więc dzięki, George. Patryk Soku, za odcinek o zmianach wrażliwości i zmianach w odbiorze kultury. Po czytaniu o Black Lives Matter i o tym, jak jest to lekceważone, aż przyjemnie słuchało mi się prostego przesłania, by po prostu być miłym. No, to jest w ogóle coś, o czym wiele osób zapomina. Myślę, w kontekście na przykład tej dyskusji o tym, czy można, czy nie można używać słowa murzyn. Wydaje mi się, że jeśli ktoś ma wątpliwości albo powiedzmy ma problem z tym, jakiego tutaj drogowskazu moralnego, etycznego poszukiwać, po prostu wydaje mi się, że można ograniczyć się do niebycia chujem i to pomoże. Po prostu... To jest bardzo, bardzo, bardzo prosta droga, no. No, po prostu, jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś, czy nie powinieneś czegoś zrobić, to zastanów się, które wyjście sprawi, że nie będziesz chujem i... No, mam wrażenie, że wtedy wszystkim będzie lepiej. Pod polityczną poprawność też można podstawiać i nie bycie chujem. Jeśli ktoś pomstuje na tę polityczną poprawność, która nie pozwala mu robić X, to po prostu niech podmieni polityczną poprawność na właśnie nie bycie chujem. To jest słownikowa definicja politycznej poprawności. To jest właśnie unikanie określeń, które mogą pogorszyć relacje. To jest jakby najprostsza definicja politycznej poprawności, więc właśnie w momencie, w którym zastanawiasz się na przykład, czy określenie murzyn może kogoś dotknąć, to po prostu go nie używaj i używaj innego określenia, bo ciebie to nic nie kosztuje w tym momencie, możesz użyć innego określenia, nic ty nie tracisz, a może dzięki temu ktoś się poczuje lepiej. Mówię, za każdym razem, kiedy
masz wątpliwości, zastanów się, czy odejście od jakiegoś działania będzie to jakkolwiek dla ciebie obciążające, a czy może przynieść coś dobrego. I to jest absolutnie najprostszy sposób, jaki można postępować. Może unikniesz czegoś, co nikomu nie wadzi, ale tak długo jak ciebie to dalej nic nie kosztuje, to dlaczego nie? No, mam wrażenie, że jest to takie grono pewnie młodych ludzi, bo młodzi ludzie zwykle lubią myśleć takimi ostatecznymi kategoriami. No właśnie jest takie grono ludzi, które wiesz, wszędzie szuka jakiegoś takiego teoretycznego powodu, żeby o coś zawalczyć i żeby czemuś się sprzeciwić, mimo że zwykle nie ma ku temu sensu. I mam wrażenie, że ta dyskusja jest bardzo dobrym przykładem, gdzie że właśnie nikogo by nic nie kosztowało, po prostu unikanie jakiegoś określenia, w tym przypadku tego murzyna. Ale często też w ogóle potrzebujesz użyć takiego słowa, prawda? To też czasem warto się zastanowić. A mam wrażenie, że jest duże grono osób, które po prostu tutaj staje naprzeciw dla samej zasady, nie? Że jak to? Ktoś będzie decydował, jak ja mam mówić? Nie, wolność słowa tutaj panuje. I nie wiem, czy to wynika chyba z tego, że po prostu faktycznie mamy wolność słowa, a ludzie lubią się przeciwko czemuś buntować, wiesz, Podoba mi się to, że mówisz młodzi ludzie, kiedy ostatnio najbardziej klasycznym przykładem zasłaniania się będę obrażał ludzi, bo to moja wolność słowa, jest prezydent tego kraju, który powiedział, że nie przeprosi, bo tego wolność słowa obrażać ludzi, więc jak mają się zachowywać młodzi ludzie, jeśli to dotyczy też starych ludzi. Ja mam na myśli ludzi o normalnym tutaj rozwoju intelektualnym, więc no, myślę, że tam gdzieś się zatrzymało to na wczesnym etapie. Ja mam wrażenie, nie wiem, może to z kolei, nie wiem, właśnie moja bańka twitterowa, mam wrażenie, że właśnie młodzi ludzie obecnie, jest tam taka masa właśnie ludzi otwartych, ludzi, którym nic nie przeszkadza, ludzi, których właśnie umysły są tak otwarte na wszystkich, na nie wiem, jakiekolwiek nie wiem, inności, różności wśród właśnie ludzi, a mam wrażenie, że duży problem większy z tymi starymi ludźmi, no ale to pewnie w każdej grupie się znajdą tacy. To jest kwestia baniek właśnie, bo starsze osoby nie korzystają w ten sposób na przykład z internetu, co nie znaczy, że są zamknięte. Jakby nic nie pokazuje tak dobrze, jak można mieć złe pojęcie, jak obecnie to, co się dzieje z powstańcami, prawda, w Polsce, którzy po prostu bardzo proszą o to, żeby sobie nimi gęby nie wycierać i nie mówić cześć i chwała bohaterom i w ogóle, a potem zachowywać się tak, jak ci bohaterowie, to by nawet, wiesz, nie chcieli na ciebie spojrzeć, jak się tak zachowujesz, więc to pokazuje, że no, w każdej grupie wiekowej jakby, mówię, po prostu my nie mamy bezpośredniego dostępu, a jak nasz kontakt jest poza oczywiście jakimiś tam rodzicami, dziadkami i rodziną, no to myślę, że z takim dużo starszym pokoleniem jest głównie z jakichś memów, z jakichś tych nagrań, wiecie, ktoś poszedł z kamerą akurat do wyborców, do elektoratu pewnej partii, która jest taka, nie tak nastawiona, no to pewnie zobaczymy całą masę tam starszych osób, które są nastawione w taki, a nie inny sposób, ale myślę, żeby tutaj generalizowanie nie ma sensu. No, z tymi powstańcami też sytuacja śmieszna, bo TVP już powiedział, że to manipulanci i podstawieni przez PO, To nie oni. Oni mają. Nie ma już świętości, kurczę, w tym kraju możemy celebrować powstańców do momentu, aż powstańcy mówią to, co nie wiem, oni mają archiwa, oni wiedzą dobrze, kto tam był, kto tam w Warszawie walczył. A jak powstańcy faktycznie postanowią zabrać głos w jakiejś bliskiej im sprawie, to już nie słuchamy. Idźcie sobie być legendą, być. Tak, postawimy wam kwiaty. No dobra, z tym tematem jeszcze łączy się parę tutaj komentarzy od Tomka 1983 w związku z naszym ostatnim Q&A. I potem jeszcze mam jeszcze jeden dodatkowy. Dobra, to zróbmy to i będziemy prawie że na bieżąco. No więc Tomek 1983. Głosujecie w wyborach prezydenta? Na prezydenta? Ja tak. No ja też będę głosował. Więc tego dzisiaj tego są, więc. Dostałem maila, że udało mi się nawet ustawić w tym okręgu wyborczym, w sensie, bo wysłałem, może to zrobić w 5 minut dosłownie przez profil zaufany, więc udało mi się to zrobić. Zrobiłem to wcześniej. Zrobiłem to chyba w niedzielę i dzisiaj to dostałem, czyli no zajęło to niecały tydzień, żeby mi to potwierdziło i od razu, jakby dla jasności, od razu jest się potwierdzonym na obie tury. Kolejny komentarz od Tomka. Dodam, że uwielbiam tweety Łukasza, Radka i Marty. Dziękuję. Cieszę się, w ogóle bardzo się cieszę, że moje tweety ostatnio się ładnie roznoszą. Można robić karierę na Twitterze nawet, ale to jest oczywiście
jak mówi mądre przysłowie, każdy kij ma dwa końce i teraz niestety za każdym razem jak coś napiszę, to nagle się pojawiają coś ludzie z nie wiadomo skąd, którzy zaczynają z oburzeniem dyskutować z tymi tweetami i tak. Wcześniej ich nie było w ogóle i nie wiem co się wydarzyło, ale no tak. W ogóle trafiłem, co jakiś czas moje tweety trafiałem na jakieś strony nieprzychylne tutaj moim poglądom, na jakieś fanpage'e i tak dalej, więc co jakiś czas taka fala przychodzi do jakichś ludzi i muszę ich blokować potem, żeby mi ten nie zawracali tyłka. Ja w ogóle bardzo lubię Twittera, bo tam nie ma osób, które znam, tak z prawdziwego życia, prawie w ogóle. Znaczy, jak już, no to właśnie są ci ludzie, którzy też są, nie wiem, działają w internecie i tak dalej, ale nie ma tam takich przypadkowych ludzi, typu znajomy z pracy, znajomy ze szkoły, więc ja bardzo lubię Twittera, bo mogę tam, mam wrażenie, że mogę tam swobodniej pisać, co myślę. Plus przez to, że Twitter jest taki zwięzły, no to hej, zawsze masz czas napisać te dwa zdania. Tak jak na Facebooku mi się nie chce, tak Twitter jest tym miejscem, gdzie faktycznie mam taką, uprawiam regularną aktywność. No i fajnie, fajnie jest na Twitterze. No, Twitter spoko. Szkoda. Ja jestem za stary. No, Twitter jest dla starych ludzi właśnie. No, nie, chodzi o to, że... Nie, wiesz, nie chodzi mi o samo używanie Twittera. Nie chodzi mi o samo używanie Twittera, po prostu ja już nie, ja dla mnie jestem za stary na taką ilość social media. Ja mam po prostu 5 fanpage'y, grup, nie wiem, off-topicowych, kanałów, maili i wszystkiego. Jeszcze mi tylko brakuje, żeby jeszcze coś do tego dodać. Zakulisowo mogę powiedzieć, że akurat Instagram trzeba mieć, jeśli chce się... To prawda, to prawda. Pracę jakieś mieć, bo wszyscy, w zasadzie wszystkie firmy obowiązkowo tego Instagrama pytają i obowiązkowo pytają o stories, których mi się nigdy nie chce stories robić. Od czasu do czasu coś tam wrzucę, ale preferuję bardziej, ja jestem stary, ja wolę zrobić to zdjęcie, wrzucić tam, żeby było na moim profilu, żeby ono tam zawsze było i tyle. A cały czas się nie mogę się przekonać do jakby konceptu stories, gdzie po prostu wrzucasz coś i potem to jakby no tak. Nie znika zupełnie, ale jakby wiesz, no nie jest już obecny. Nikt do tego nie wraca. Nikt do tego nie wraca, tak. Ale to prawda, no ja właśnie używałem Instagrama, póki aktywnie prowadziłem swój kanał, bo musiałem. Nigdy nie dlatego, że chciałem, ale dlatego, że musiałem, bo jak druga, trzecia współpraca była, ej, podaj nam swoje wyniki na Instagramie, no to w tym momencie już odpisałem, sorry, nie mam. I koniec rozmowy. Więc, a to przepraszam, jak panie. Więc wiesz, więc nie zacząłem i prawdopodobnie, tak jak planuję, jeżeli po przeprowadzę po nowym, że tak powiem, miejscu do nagrywania, będę chciał robić dalej swój kanał, no to w tym momencie też będę zmuszony używać Instagrama. No. Ale na razie mam ten rok przerwy i fuck off. To ciekawe na przykład, no bo o Twittera nie pytają, nie? Nie, na Twitterze nikogo nie ma, no. Twitter jest tym takim... Twitter się prowadzi hobbystycznie, no. To jakby... Jak nikogo nie ma, właśnie na Twitterze jest najfajniej. Z tych wszystkich miejsc na Twitterze jest dlatego jest najfajniej, bo nikogo tam nie ma, no. O to chodzi właśnie. Masz tą małą grupkę ludzi, którzy korzystają z tego Twittera i dlatego można efektywnie z niego korzystać. Jakby ten tłum ludzi, który siedzi na Instagramie i się przyniósł na Twittera, to był syf, no. Taka prawda. Więc no, tak to wygląda. No, ja na razie się cieszę, że jeszcze nikt o TikToka nie pyta, bo prędzej czy później też będę musiał pewnie założyć, a nie, to już w ogóle to już, nie. To już ja wtedy to... odejdę. Nie. Ja nie wiem, co wrzucać na TikToka, jeśli nie jesteś, że tak powiem, no nie wiem, faktycznie związany jakoś z branżą artystyczną. Skecze. Ja odejdę wtedy. To będzie ta moja granica, to będzie ten moment, w którym powiem im, wiesz, jeszcze właśnie jak Instagram mnie pytali, to po prostu założyłem Instagram, żeby odpowiedzieć, że mam. Jak zacznę pytać o TikToka, to wtedy zacznę odpowiadać, nie mam. Nie. Nie mam. Jestem stary. Nie. Przepraszam. Nie zmusicie mnie. No dobra, i dwa ostatnie pytanka, czy raczej komentarze. Tomek 1983, przypomniałem sobie pytanie głównie do Marty, ale do innych też. Jaki rodzaj narracji w powieściach lubicie? Pierwsza osoba, wszystko wiedzący, inny. Ja to inny. Najbardziej. Narracji w czym? Ja to tylko powieść epistolarna, to jest mój ulubiony rodzaj. To znaczy, to, tak naprawdę wiesz, jak książka jest dobrze napisana, to jest dobrze napisana. I jakby no każdy wolisz, rodzaj narracji można wolisz. Dobrze ograć. Najgorszy rodzaj narracji to taka przykombinowana narracja w powieściach młodzieżowych, która czasem, nie wiem, potrafi pomieszać czas, albo potrafi mieszać osoby, czy tam książkę na przykład w drugiej osobie, że ty robisz coś tam, albo... I to było super dziwne, nie pamiętam, gdzie to było, mogę poszukać, ale generalnie też, no, nie lubię pierwszy... Jak miałabym tak
randomowo powiedzieć, no to pierwsza narracja jest gorsza niż narrator wszystko wiedzący. Jakby tak. To absolutnie nie znaczy, że nie możesz napisać wybitnej książki w narracji pierwszoosobowej, bo oczywiście, że możesz, ale jakby generalnie mam wrażenie, że większość osób piszących w narracji pierwszoosobowej to są takie trochę opka, no nie wiem, właśnie zwłaszcza w takiej literaturze, nie wiem, właśnie młodzieżowej, w jakiejś fantastyce. No, narrator pierwszoosobowy jest strasznie leniwy, no bo piszesz tylko... Piszesz tak trochę od siebie, no, że co ty widzisz, co ty myślisz i tak dalej. Jeszcze jak, nie wiem, masz różne punkty widzenia i różnie jakby prowadzisz narrację, na przykład potrafisz pisać w sposób właśnie z oczu pierwszej osoby, na przykład różnych bohaterów i ta narracja faktycznie jest różna, to super, ale jak jest cała książka, gdzie masz, nie wiem, bohaterkę albo bohatera i cała ta książka to jest po prostu narracja z perspektywy tej osoby, no to z reguły, no to jest takie se. Ja lubię w ogóle, jak ktoś... robi jakieś takie, no nie wiem, duże rzeczy w powieściach. Na przykład bardzo lubię, jak jest powieść z narratorem trzecioosobowym i z przypisami do fikcyjnych rzeczy, które są w danym uniwersum na przykład. Jest taka świetna książka Jonathan Strange i Pan Norrell, która jest no taką cegłą i gdzie jest nasz świat, ale trochę podkręcony fantasy i tam są na przykład przypisy do fikcyjnych książek, które istnieją w tym świecie. To jest w ogóle super sprawa. No, to ja lubię takie rzeczy. Ja w ogóle nie lubię narracji pierwszoosobowej. W sensie tak, były książki, które były dobre z taką narracją, ale to jest pierwsza rzecz, to jest już jedna rzecz, która mnie odbija od tego. Jakby i tak z czasem przyzacząłem czytać mniej książek, a teraz jakby to jest kolejna rzecz, która już... dobra, nie bardzo. Ja jestem starym człowiekiem, ja lubię narrację trzecioosobową, taką jak trzeba. Z tym, że narrator wszechwiedzący, wszystko to nie jest jedyna opcja przy narracji trzecioosobowej, bo jakby są też takie sytuacje, w których Gra o Tron jest dobrym przykładem, gdzie każdy rozdział jest pisany z perspektywy innej osoby, ale dalej jest to narracja trzecioosobowa. I po prostu narrator nie opisuje w danej chwili nic, czego ta osoba by nie wiedziała. To jest dziwne, jak ktoś nie czytał sobie do wyobrażenia, ale mimo wszystko i to działa. I to działa właśnie w bardzo dobry sposób. A oczywiście można mieć jednego płynnego narratora, który przechodzi od jednej historii do drugiej, ale przynajmniej ostatnio też czytałem jeszcze inne historie i wydaje mi się, że to jest dla mnie najciekawsze. Czyli właśnie kiedy narrator zmienia punkty widzenia, ale dalej jest narratorem. Przykładowo, jest jakaś książka, która jest popularna, wszyscy ją czytają i tak dalej, chcą się za nią zabrać. Nie lubię. Ale odkrywacie nagle, że cała książka jest pisana w taki sposób, że jest zbiorem relacji z gazet i wywiadów i listów i tak dalej. I myślicie sobie wtedy, o kurwa, no niedobrze, wolałbym, żeby była normalna narracja trzecioosobowa. Czy stwierdzacie, o fajnie, coś innego. Wiesz co, no... Jeśli to jest stara książka, to spoko. Jeśli to jest nowa książka, to z reguły gorzej, mam wrażenie. Nie wiem, znaczy mam wrażenie, że stare książki mają swój urok, że właśnie kiedyś to były te powieści epistolarne i... No nie wiem, jakoś tak organicznie pasuje mi ten cały koncept, że do czasu powstania tej książki, często też do treści tej książki, a mam wrażenie, że dzisiaj jakbyś chciał po prostu napisać zwykłą powieść i zacząłbyś, nie wiem, pisać w formie listów, to z reguły jest jakiś taki gimmick, no. Znaczy, again, można to zrobić dobrze, ale mam wrażenie, że częściej to jest robione tylko po to, żeby było, niż robione dobrze. Okej, okay. Nie, bo tak mi przyszło na myśl, jak zacząłem sobie myśleć, czy jest jakaś książka w tym stylu, którą lubię i mi przyszło na myśl World War Z Maxa Brooksa, który był fajnie pisany w ten sposób. Mam wrażenie, że tam to w zasadzie bardzo pomagało przez to, że no, książka ma być relacją w zasadzie z całego świata tej wielkiej epidemii, no ale z drugiej strony pytanie, czy jakby... Na ile często twórcy dobierają formę narracji pod temat, a na ile często stwierdzają, o, napisałem coś takiego, to może teraz wybiorę jakiś temat, żeby pasował. No, czasem takie rzeczy pasują, jak, nie wiem, prolog i epilog, bodaj w Kerry Kinga chyba zaczyna się od jakichś tam wycinków, jakichś takich informacji z jakichś tam akt i tak dalej, i to było spoko, z tego co pamiętam, a czytałem już dawno, więc mogę słabo pamiętać. No, ale generalnie, nie no, jakby... Każdym zabiegu literackim można odpowiedzieć, jeśli to czemuś faktycznie służy, to super. Jeśli to niczemu nie służy, to wtedy moim zdaniem bardziej irytuje, niż jak po prostu ktoś napisze przeciętną książkę z taką, wiecie, przeciętną narracją. Ale znowu, czasem to nie jest nawet obiektywnie złe czy dobre, czasem to bardziej tak akurat z tobą coś tam zarezonowało. Ja na przykład
Ja na przykład uwielbiam Atlas Chmur jako książkę, która jest książką dziwną, która jest książką pisaną jak matrioszka, że mamy w środku książki mamy całą historię, a pozostałe tak mamy początek i koniec, początek i koniec, początek i koniec, początek i koniec, na przykład, nie? I jeszcze każda ma właśnie inną narrację, zupełnie inną stylistykę i tak dalej. Jeśli ktoś widział film, to może sobie mniej więcej wyobrazić, tylko że w filmie to było tak, że tak płynnie przechodzimy między poszczególnymi historiami, a w książce, no jak od jednej zaczęliśmy, no to dopiero ona będzie potem na samym końcu. I na przykład to jest super, ja uwielbiam w ogóle, jedna z moich absolutnie ulubionych książek, no ale wiem, że są osoby, które uważają, że o w ogóle, Boże, jakieś półdziwniane i po co to komu, nie? No i, no i spoko, no. Dobra, ostatnie pytanie, czy raczej ostatni komentarz od Szaszyk Szaszłyk. Marto, jak Comics Weekly, CW, nie wiem. No właśnie ja też nie wiem, myślałam nad tym. CW ma tyle skrótów, nie wiem, Civil War, ale nie wiem, zastanawiałam się, czy ostatnio może coś czytałam albo oglądałam. No to jest przy okazji Q&A, nie? Jeszcze też mam z tym problem, jak się jest co litery, co może jak CW, nie. Jak ci się CW podoba telewizja? No dawno już nie oglądałam. O nie, Wiktor pewnie jeszcze nas słucha, to nie będę obrażać, bo żeby Wiktorowi nie było przykro. Lubiłam Legends of Tomorrow, ale potem jakoś mi się znudziło i przestałam oglądać. Radku, świetna szesnastka. Nie wiem, o co chodzi. To już... Ja się boję, nie chcę wiedzieć, o co chodzi. To już nie monitor, nie? Może więc... Radek rapował? Nie, Radek nie rapował. Tak, tak, szesnastka. Robię. Tak. A, no Uf. Jednak. Kamień serca, nie? Przez chwilę się bałem, ale nie, dobra. No, dobra. Kocham cię. To, że nas, to już Szaszek wyjaśniał chyba na ostatnim live, że to tak do nas jest, tak, tak młodzieżowo, nie, że nas kocha. Czekam na D&D. My też czekamy. Tak. No, może uda nam się znaleźć termin, który wszystkim pasuje, bo jest ciężko. Nawet trudniej. Nie wiecie, jak ciężko. No, Szaszek, jeśli słuchasz tego odcinka, napisz w komentarzu, o co chodziło z tym CW. Ja czytam komentarze, to postaram się odpisać, bo autentycznie nie mam pojęcia, o które CW muszę chodzić. Collegium Wroclawensis. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, to jesteśmy w miarę na bieżąco. Zostało jeszcze parę pytań, które po prostu, nie wiem, do których jest potrzebny Radek, albo które są takie typowo komiksowe. Albo tak, jest jedno pytanie do Adama cały czas. To ja nie wiem, kiedy na nie odpowiemy. Nie no, już na nie odpowiedzieliśmy swego czasu, tylko po prostu jak kiedyś Adam będzie, to przy okazji się mu zada. To ewentualnie na waszej sesji po prostu zrobicie przerwę nagle i Adam, słuchaj, bo to jest takie pytanie. Shadow the Hedgehog, słuchaj, ważna kwestia. Dokleimy ja tam. Wyjdziemy z... Najważniejsze pytanie, Shadow the Hedgehog. Spalmy to i dokleimy tutaj. No i także takie pojedyncze rzeczy jeszcze zostawiamy, natomiast resztę ogólnych pytań, ogólnych komentarzy już mamy za nami, już jest za nami, także możecie zadawać nowe. I zachęcam oczywiście do tego za pomocą linku w opisie. Kurczę, nie wiem gdzie jest, nie wiem gdzie znaleźć teraz, o nie. Może trzeba... Szybko pisz do Radka, na pewno pamięta adres. Ja się nie śmieję, bo ja to już kiedyś też nie wiedziałem. Ej, no ty nie widzisz, jaki jest nasz e-mail. No. Musiałam krzyczeć z drugiego pokoju. Więc tak. To jest porządna firma, tu porządni ludzie pracują. Wszystko macie w opisie, słuchajcie, w razie czego. Napisy tak... końcowe.pl/. Solidna hajs. Firma. Tak. I słuchajcie, no... Mamy jeszcze sporo pytań w Q&A, mamy jeszcze pytania w... I mamy dużo rysunków do Q&A, więc będą w Q&A. Tak, mamy dużo fanartu, będziemy przerabiać też fanarty, mamy jeszcze pytania w tej sekcji growej, myślę, że też niebawem zrobimy kolejny odcinek growy. Ostatnio były dwa, tak jeden po drugim, więc mamy przerwę. Były narzekania, że za dużo. Za dużo gier. Teraz zrobimy małą przerwę, no ale w każdym razie w najbliższym czasie pewnie jeszcze parę takich odcinków z pytaniami się pojawi, bo jest tego dużo, a ostatnio sporo osób podchwyciło pomysł, żeby zadawać pytania ciągiem i mieć dedykowany odcinek, więc to też musimy przerobić. Kto by nie chciał, no pewnie. Wydaj 300 zł na swoich ulubionych youtuberów, żeby znam parę osób, odcinek. Parafrazując jeden z podcastów, który słucham, znam parę osób. Idźmy, bo burza straszna. Idziemy, włączamy wszystkie urządzenia elektroniczne, bo burza nie trafi. Marta Najman, Oskar Rogowski, ja się nazywam Gastelmach i uciekamy, wyłączamy wszystkie rzeczy, także trzymajcie się, cześć.